Witam serdecznie. Tydzień niesie od 11 do 18 kwietnia 2016 roku. Prognoza astrologiczna. Ryszard Borowicki. Zapraszam. To nowy rok. Rozpoczął się kilka dni temu. I ze względu na to musimy wziąć pod uwagę, że każdy dzień, który jest od 9 kwietnia do 21, reprezentuje jeden miesiąc. Przez to możemy przeanalizować, jak będzie wyglądał nasz cały rok i jak będą wyglądać wydarzenia, które nas będą otaczać, czy też się wydarzać, czy też będziemy uczestnikami tego, co nam niesie ten wspaniały 2016 rok i 17, bo przecież będziemy go obchodzić w następnym marcu. Ten rok będzie bardzo ekscytujący. Mamy bardzo dużo planet w ognistym żywiole. Pod jednym względem ten rok jest bardzo ciekawy. Przez ten rok będą bardzo ciekawe wydarzenia i w dodatku zaskakujące nas swoimi poczynaniami. Mamy bardzo dużo dziwnych sytuacji, ale najbardziej wybuchowych. Jest to okres dla ludzi, którzy są bardzo szczęśliwi, ale pod jednym względem, kiedy są bardzo samodzielni. Merkury jest z kolei w byku. Kim jest po to, aby uspokoić komunikację między nami. Chiron, który jest już w znaku barana, pomoże nam w niektórych sytuacjach. Da nam zrozumienie i zlikwiduje stres, który jest powodowany trudnymi emocjami. Z kolei w rybach mamy Neptuna, który nam zamydla całą historię. Z kolei Saturn skupiony jest nad tym, co będzie się wydarzać w tym roku. Z kolei przeszedł ze Skorpiona do Strzelca i tam będzie działać. Pozostanie aż do grudnia 2017 roku. Przecież on rządzi systemem całym bankowym. W ubiegłym roku stworzył naprawdę dużo kłopotu. Przede wszystkim bardzo złych kredytów. Saturn bardzo spowalnia wszystko. Celem jego jest nauczenie nas powagi i porządku. Jego przydomek to prawo i porządek zodiaku. Saturn w Strzelcu stwarza bardzo dziwne kombinacje, ograniczenie i bardzo surowa rzeczywistość. Naszym Strzelcem rządzi Jowisz. To jest zupełne przeciwieństwo. To może stworzyć bardzo ciekawą równowagę. Saturn przede wszystkim przeprowadzi bardzo gruntowną i intensywną rewolucję w polityce. Musimy spojrzeć zupełnie inną sytuację, gdyż jesteśmy w znaku Strzelca, a tam się znajduje Saturn, więc zacznie się filozofia zupełnie nowa, zupełnie nowe spojrzenie na nasze życie, czy też spostrzeganie zupełnie innych sytuacji, które dadzą nam pewne rozwiązania.
tym roku będą bardzo dziwne skutki nadmiarowości. Im bardziej będziemy chcieli zyskać, tym trudniej będzie uzyskać. I trzeba pamiętać o tym, że Saturn nie daruje i wszystkie kłamstwa wypłyną na powierzchnię ze względu na pobyt jego w naszym strzelcu. Systemy wierzeń również są w tej domenie. Będzie się tworzyć nową politykę co do fałszywych religii. Ten tranzyt jest także pozytywny dla szkolnictwa i dla przemysłu. Strzelec to przede wszystkim kolegia, uniwersytety i uczelnie wyższe. Jest nadzieja rozwiązania wielu problemów edukacyjnych. Przynajmniej wdrożyć wspaniałe systemy. Z kolei swoboda wypowiedzi może być bardziej skomplikowana, niż by nam się wydawało. Ale ze względu na to, że publikacje książkowe czy edukacyjne idą na korzyść, ale ze względu na to, że umniejsza się troszeczkę sile medialnej i elektronicznej. Strzelec również rządzi firmami eksportowymi, importowymi i wszystkimi światowymi, gdzie jest przekazywanie towaru. Saturn to wszystko wyreguluje i nada pewien rodzaj cierpliwości ze względu na swoje zachowanie. Tym znaku. Wytrwałość jest na porządku dziennym. Następną bardzo ważną planetą jest Uran, który znajduje się w znaku Barana i będzie tam rezydował do 2019 roku. Zajmuje się on przede wszystkim badaniami medycznymi, ponieważ znajduje się w Baranie. To poprawi przede wszystkim terapię, różnego rodzaju inżynierią, ale także i komórkami macierzystymi. Saturn w strzelcu pokaże nam, że bardziej mobilne wszystkie związane z medycyną działania rozwiną się, chociażby takie jak fitness kluby. Możemy spodziewać się także wielkich badań nad rakiem popularnym i wszystkim tym, co jest niekonwencjonalne albo zupełnie inne. I weźmy jeszcze pod uwagę nowe technologie, które dadzą nam zupełnie inne spojrzenie na energię, chociażby tą elektryczną. Niestety Uran też rządzi terroryzmem i rewolucjami. Właśnie zakończył się cykl Uran-Pluton 2011-2015. Najważniejszą rzeczą, że zostały ujawnione wszystkie związane z korporacjami czy też światowymi trendami tajemnice i one są dzisiaj jawne. Ten trend będzie kontynuowany przez Plutona aż do 2023 roku. Proces oczyszczania tego świata jest opracowany przez kosmos. Mamy wspaniały tydzień, więc wszyscy nauczmy się jednej rzeczy. Miłości. Do zobaczenia i zapraszamy na dalszy ciąg opowieści o Królestwie.